Małoduszność to jedna z postaw, która paraliżuje nas życiowo. Kiedy Pan Jezus głosił o Królestwie Bożym, zgromadziło się wokół Niego 5000 ludzi i powiedział do uczniów, teraz wy ich nakarmcie. Uczniowie mówią, mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. Konrad Krajewski, jałmużnik papieża Franciszka, kardynał nominat, mówi, że przy papieżu Franciszku uczy się wiary w siłę, jaką ma Ewangelia sama w sobie. Papież mówi, nie czytajcie książek o Ewangelii, czytajcie samą Ewangelię. I Konrad Krajewski, arcybiskup Konrad Krajewski mówi, że właśnie przy papieżu Franciszku uczy się czytać samą Ewangelię. Często jak słyszymy Ewangelię, to dopowiadamy, mówi arcybiskup Krajewski, ale. I to ale urasta do jakichś wielkich rozpraw, które tłumaczą nasz lęk, tłumaczą nasz zdrowy rozsądek, żeby nie podjąć jakiegoś dobra, albo to się lękamy, boimy się o siebie, tłumaczymy, że jesteśmy słabi, że nie poradzimy sobie i koncentrujemy niezdrową uwagę na tych naszych obawach, a nie na sile Ewangelii. Pan Jezus odmawia błogosławieństwo na tym właśnie, co jest w nas słabe, na tym, co w nas jest kruche. W ogóle tajemnica zbawienia w Chrystusie to jest tajemnica, w której Chrystus przychodzi nam z pomocą właśnie przez słabość. On w największej słabości, stając się człowiekiem i umierając w słabości na krzyżu, zbawia ten świat. Bóg nie boi się tego, co kruche. Bóg nie boi się tego, co słabe. W Ewangelii Jana, gdzie jest opisane jest to cudowne rozmnożenie, jest jeszcze dopowiedziane, że to pewien chłopiec, mały chłopiec miał te 5 chlebów, 2 ryby. Mały chłopiec, dziecko, które jest jakimś synonimem słabości, bycia kimś zależnym, kimś, kto nie ma wystarczających sił na wiele rzeczy. A Pan Jezus właśnie stawia dziecko jako przykład i mówi, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Często to postawa dorosła, czyli postawa takiego nadmiernego rozsądku, nadmiernego deliberowania nad zagrożeniami powoduje, że próbujemy się zwolnić z jakiegoś dobra, że nie wierzymy w siłę Ewangelii, ale skupiamy się na tym ale, na tej naszej kruchości i słabości. Przypomina mi się tu taka historia francuskiej mistyczki XX wieku, Marty Robin, kobiety, która przez całe życie była przykuta do łóżka. Mógłby ktoś powiedzieć, takie życie bez sensu, ani nie mogła przeżyć szczęśliwie swojej kobiecości, nie mogła przeżyć swojego macierzyństwa, całe życie przykuta do łóżka. Słabość, choroba, patrząc po ludzku, komu potrzebne takie życie. A jednak przy jej łóżku gromadziło się wiele osób, które odzyskiwało wiarę w swoje życie, odzyskiwało poczucie swojej godności, odkrywało drzemiące w nich siły, żeby pokonać jakieś trudne historie życiowe. To właśnie przy tym łóżku, które było takim synonimem tego, co kruche, słabe, zdałoby się niepotrzebne, ale właśnie Bóg wybiera to, co słabe. Bóg wybiera to, co nie jest, żeby pokazać nam siłę Ewangelii. Im mniej wierzymy w Ewangelię, tym mocniej skupiamy się na tych naszych ale, które trzeba widzieć, nazwać, ale nie można uwierzyć w to nasze ale, za którymi właśnie kryje się małoduszność. Jezus odmawia błogosławieństwo nad tym, co kruche. To na tym polega każda Eucharystia. Jezus odmawia modlitwę dziękczynną nad kruchym chlebem, nad kroplami wina, które stają się źródłem życia, źródłem naszego zbawienia, źródłem naszego powrotu do życia. Nie bójmy się tego, co w nas słabe, ale pokonajmy to, co w nas jest kruche, siłą błogosławieństwa, które odmawiamy nad swoim życiem.